Halo, halo, witam wszystkich. Jestem Marcisławy, jesteście wy, to jest Assassin's Creed 3. A, tak, to już było. Prosiłbym o pominięcie. Nie mogę? The key must be the amulet Haytham took from London. We might know. We're no closer to finding it. Desmond, you need to keep going. Hey, he's your ancestor too. Why don't you hop in the Animus? Really? That's your response? It's like dealing with a six-year-old. What is wrong with you, Desmond? You want to know what's wrong? I'm sick of being treated like I'm not even here. Desmond, do this. Desmond, do that. Desmond, you better figure things out because the sun is going to turn us all to ash. And I know I was really nice to you, but actually I'm just another Templar plot twist. And yes, I would like very much for you to be controlled by a magic space wizard so that you can murder me. So there's your answer. I'm sick of being a goddamn pawn. I thought it might be different with you. I mean, you're my father, but it turns out you're no better than the fucking Templars. Don't you ever equate me to those bastards again. You hear me? Everything I do, everything I have done, has been for you. Maybe I pushed a little too hard, asked a little too much, but try and remember exactly. Co jest? Dlaczego gra się zminimalizowała? You need to get it together, kid. We're running out of time. Right, that was unusual. Well, I'm just gonna pretend that this never happened and get back to bringing everyone up to speed on where we stand. The news isn't good. It appears this temple is powered by a collection of, well, I guess they're batteries. You found one on your way in, but there aren't any more, at least not down here. Any idea on where we can find replacements? Not yet, so I intend to tiptoe into the Abstergo database. Now, if I can cross-reference these particular devices with their database, then maybe we'll get lucky. See what you can do. Obviously. Anyway, Desmond, you can either take a look around here, or we can head back to the Animus. Co nam da powrót do Animusa? Akurat skończyliśmy historię Kenway'a. A to oznacza, że... O właśnie, to powinno się jest. Zauważyliście, że... Oj, to bardzo fajna formacja skalna. Dobrze, że taką mieliśmy pod ręką. Gdzie jest duch? Dopiero co była tutaj. O, pojawiła się znowu. Znowu zniknie. Dobra, skończyliśmy historię Haythana małym plot twistem, której pewnie nikogo nie zdziwił, bo wszyscy tą grę już znają. Aha, w ten sposób idziemy. Jak zawsze. Można krzyżakiem cały czas zmieniać broń, więc jak się weźmie ukryte ostrze, to nadal wykona animację. Mimo, że go nie ma. Sekcja czwarta. Kanatach Sedon? O, teraz mogę pominąć. Zit wande sta. Onisa Jerdha. Ja otena gwanek. Radunagedu, to what could it be runyana? Runajuged another ratu than yogodunis. How it was? Nexi dosa izit nakahanda di yahaze.
Okej, no to zaczynamy drugi prolog. Okej, w sklepach dostępna jest nowa specjalna mapa. Fajnie, że mogę do nich iść, co nie? Piesu! Gra roku. Drugi pies. Interakcje są... No animacje do nich nie są pierwszych lotów. Wioska ma barykadę, fajnie. Okej, to jest nasz protagonista, prawdziwy, Radun Hadgedon, później zwany... Może nie spoilerujmy. Jest to mało fajna postać, mało kto ją polubi, ja na pewno nie. Zwłaszcza, że dopiero co mieliśmy dużo fajniejszą postać. Coś jest z Ubisoftem nie tak, zwłaszcza w Assassinach. Co druga postać im nie wychodzi. Co druga postać im wychodzi. Te nieparzyste są... Okej, okay, najwyraźniej zabawy dziecięce to stała kosmiczna. Analizuj i wskazówkę, no tak właśnie, mamy tryb detektywa. Znać ich w 4 minuty. To musimy się troszeczkę pośpieszyć. Nie myląc się ani razu. Może być trochę ciężkie, bo na pewno niektóre są podchwytliwie ułożone wskazówki. Ślady nie prowadzą do kępy. Tu gdzieś w okolicach na przykład, nie wiem, ślady prowadzące prosto do niej. Są. Okej, okay, kolejne. Będzie za mną las, nie ma nic lepszego do roboty? Pewnie nie ma. Ucho, rozdzielili się. Jeden pobiegł w tę stronę, a drugi w tę. Co? A tu niczego nie ma. Tam jest jakiś jeleń. Tam jest coś? Że to jest poza kręgiem poszukiwań, tak? Gdzie to w ogóle było? A, tak daleko. Co by się stało, jakbyśmy poszli do domu? Dobre pytanie. No tutaj już wskazówki się skończyły, przynajmniej ja ich nie widzę. Wow. Okej, dziwne twarze jak na głosy, ale okej. Tak w sumie to nie chciałem tam wskakiwać. Ale ważne, że zadziałało. Zostało ostatnie i no za bardzo nie ma gdzie się schować, pewnie tutaj jest.
Albo tu? Zaraz mi się skończy czas, więc lepiej byłoby to załatwić. Jeszcze minuta. Dobra, bum. Nie? Fuk. Czy Egmont to skoczył? To żeby mi... Ej, bo teoretycznie nie... Aha. Czy Egmont wskoczył w nieodpowiedni krzak, to też by mi nie zaliczyło? Coś mi się nie wydaje. Ale nie wiem, czy mi się chce tutaj robić ten quest jeszcze raz, zwłaszcza, że nie mam za bardzo czasu, mamy tak z 15 minut przed streamem. Ed, gdzie ja lecę? Myślę, że my wracamy. Ale biec szybciej to byłoby fajnie. Okej, teraz się będę chował. Oska, Degeni, Asa, Gayerdi, Wisk, Jajak, Zada, Sadegu. Okej, czy schowanie się... Czy schowanie się w jakimś konkretnym miejscu daje mi przewagę? Pewnie nie. Może i tak? O, liseł. Czy ten liseł atakuje? Nie. Przynajmniej jeszcze. Schowajmy się i pogapmy się na niego, zniknie pewnie. Na drzewo mógłbym wleźć, raczej bym nie znalazł. Uła! What have we here? O, znajome gęby. You look familiar. Where have I seen you before? That wasn't very nice. Też mało mądre. We have questions for your elders. Only tell us where your village is, boy, and you can go. Best do as he asks, child. I could snap your neck, you know. A little more pressure. And pop. The sad little flame of your life extinguished. You are nothing. A speck of dust. You and all your ilk. Living in the dirt like animals. Oblivious to the true ways of the world. The wiser among you recognize the shape of the future. They throw themselves at our feet and beg mercy. But not you, it seems. No. You cling desperately to your ways, too ignorant to know your folly. But I am not unkind. And so I spare you, that you may carry word to your people. Let them know the sooner we are given what we seek, the sooner you can return to your pathetic, empty lives. A fair trade, is it not? What is your name? Charles Lee. Why do you ask? So I can find you. I look forward to it. Dziś się trochę zmienił. Co się stało?
Co się temu chłopczykowi stało? Kto mu taką krzywdę zrobił? Okej, łopanie. O dobra, dobra, już przestało. Czy ja widzę iskry? Dobrze widziałem. Co to się stało? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to przestawiać. Okej. Jest w szoku, dam mu pory. Uła! Po tym przeszedł, dobrze. Lezie tędy? Uj, jak wygodnie. Jestem ciekaw, jak oni nagrali te głosy. W sensie, no. Trzeba było znaleźć dzieciaków mówiących w języku Indian, żeby nie mówić konkretnie, bo nie mam pojęcia konkretniej. Dobra, ja chłopie, widzisz to? Bo to musiało być trudne, znaleźć dzieciaka, który mówi w takim języku i jeszcze dość przekonująco by krzyczał. Średnio wyszło, ale zazwyczaj średnio wychodzi. Okej, czyli polujemy. Nie mam strzału. Szkoda. Przytrzymaj... O, nareszcie. Tigawanio, to agus
Zaha gasto zeriohage diniot de oya. Nekzi ya tamdo era ye dene dene gahon dake. Ya ta diodun zohun unkaya go deriandere wahi. How you geni dogas ki doga and deni gweni toya ye denewe. Ne dosa ya ye dini rada ne ne umzage. Patrzcie, jaki bystry dzieciak. Przytrzymaj, dobra. Czyli lecimy po drzewach. W końcu jak nie ma budynków, to coś trzeba było wymyśleć, żeby móc po tym biegać. Na te kamienie raczej nie mogę zeskoczyć. Jura! Jako fojno! Trochę dziwnie szeroka, ale ujdzie. Ten. Dobra, jednak mogę. Woda też się liczy jako niedotykanie ziemi? Uratuj. No aż tak to nie było trudne. A dodatkowy cel mówi, nie wolno dotykać wody. Jeżeli gra mnie sama zdyskwalifikuje teraz, to powiem jedno. Dobra. To by było takie big uff. Minęło sporo czasu, a nadal... Trzeba być czujnym i naciskać B, czy tam Shift. To dla pewności. Dlaczego gra nie zapamiętuje pozycji? Niebezpieczne. Takie wspinanie się. Nawet nie mówię o takim prawdziwym wspinaniu się, to w grze jest strasznie niebezpieczne. Przecież któryś raz już mnie postawiło na krawędzi. Okej, teraz w górę. Okej, nie wiem, czy tak działa fizyka, ale okej. I jest. Zabierzmy pióra i może zapiszmy. Uła, dzień dobry. Na hoda, waka ni gohruni. Jatte waka kwenyo agwego yangeni haramge. Gaa gader harde zinyora agwego a seroroge. Dobra, w takim razie pióra to zbierzemy już w kolejnym odcinku, gdyż wiem, że jak wrócimy do wioski, to się zaczną dziać kolejne jazdy. A czas mi się lekko kończy, więc no cóż. Tutaj zakończmy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli teraz właśnie w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże! Siema!